coś stanie ciekawego. Dobra, ominąłem. I drugi zawodnik. Jahogaty, to jest GTA Online z ekipą. Jeżeli odcinek wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Wpadnijcie też na G2, Instagrama, Discorda, Fanpage'a. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Hej. Helikopter. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale... No jest to taka piosenka. No właśnie, nie wiem, o co z tym chodzi. Taka, taka chyba niemiecka, nie chcę nie skłamać. Dla mnie to jest jeden z najlepszych. Ale o co w tym chodzi? O co? Nie, jest, ludzie się kręcą, jak debile dookoła. No tu, a tu jesteś bliziutko. Siema, w lecie. Tak. Siema, znaczy mogę zagrać na plecie. Jak to widzę na TikToku, to skipuję to od razu. A mnie tam jedyna ta przeróbka z Adinowa grzalno bawiła nawet trochę. No Boże święty! Adis żalna, to jest... Chleb? Piękne, to chleb? Jest piękne. Pomarańcz. Dwa bułki! Dwa helikoptery! A to nie jest ten, co gotował? Kiełbasa! Co herbatę robił z tutorebek? A nie wiem, nie, nie wiem. Nie, mógłby. Chyba nie ten. Wiem, że kiełbasę na Kasi smażył. O kurde! Kiełbasa. Tak, tak! Sylo, jakbyś zrobił kiełbasę, czy tam nawet, ja nie wiem, czy to była kiełbasa, czy no. To była jakaś kiszka, czy co on tam robił. I smażył na patelni i dał do tego całą kostkę Kasi. W ogóle do smażenia. Wypadłem, jakby ktoś coś... Dobrze, ja Syla jeszcze mamy. Też wypadłem. Syla wypadł. Okej. Okay. Ale wypadł tak out, czy wypadł tutaj tak, spadł niżej? Tak, dobra. To na razie, chłopaki. Nara. Teraz będzie jazda. Tak ci, to ja myjący szyby u Syla w samochodzie. Tak, na furce czy tam na piątce. Jest. Dobra, to jazda. Teraz Syla rano jak się budzi, jak patrzy, jak na czwartym piętrze moje okno od drugiej strony. O, helikopter tu leci! W czwartym piętrze! Na czwartym piętrze! Tak. Czwarte piętrze. O kurcze, to prawie jak taki teatr, hehe. Ty, ty jeden musi tylko latać, bo jeden na pewno wypadnie zaraz tego. Sam wypadniesz, Sylo. Opa, piłka dla Syla. Tutaj się trzymamy. Co, Sylo się rozwalił? Nie, się zabijemy z Sylem, tak coś czuję. O, ucho mnie zaspędziało. O, ucho go zaspędziało, więc... O, się rzucają na mnie. No, ty panikujesz, chłopie. Rzuci to się mapa zaraz za ciebie. Oooo, cieciul! No, już jeden wypadł, jeden wypadł już. Wypadł. Ty już wypadłeś od Mateo? Tak. No nie. Co ja? Nie, to co ja byłem? Co ty, ja to daleko wypadłem już. Dobra. Jakoś tak jechałem, panie Don Mateo. Czemu jestem poza obszarem cały czas? No to jest, właśnie, bo tutaj... O, wypadł, ja wypadłem tu, gdzie Sylo? Pozdro, Sylo. No, także ten. Runda trzecia. Za blisko mam, żeby wiesz. Za blisko. Helikopter! To jest za dobre. Nie rozumiem tego, my ma helikopter. No to zamknij mordę tam i leć. Dobra, frajerzy w przeciwnej drużynie. Dobra, Utka już tam. Kto rozumie TikToka, niech napisze 1, 2, 3 w komentarzach. Pozdro. Nie, ten TikTok nie oddaje, ten TikTok. Nienawidzę tego wiralu, no nie mogę. Jakiego wiralu, jeszcze raz? Tego z helikopterem, co zaśpiewają. Ej, nie lubię tego. Ale tam jedzie za mną. Sunia. A co to za gra, jak musi latać na myszce? Sunia tam z tyłu. O, ładnie go! Ładnie go, synek, zrobiłeś. Ale ładnie zrobił, no. O kurcze, pieczone, ja nic nie widzę na tej kamerze. A ty już pojechałeś. Nie, my tam nie mam, co ty. Tato, uspokój się. Gdzie jest ta... O, wypadnie, proszę, nie. Wypadnij. Nie wypadnij. No, chłopaku, proszę cię, jakby... To teraz wypadnij, ok? Okej, okay, umawiamy się tak, Shepard, teraz jasne. Wypadasz. Sumę. Okej, okay, teraz go palnąć trzeba. Teraz go palnąć. Poleciał tam, gdzie my. Nie, to ciężko jest w ogóle. No oczywiście, że tak. Zakręt. Tak. Jest to ciężkie. Na ogonie siedzi helikopter. No, runda czwarta.
Gówno warta. I tarczyca. Gówno, dokładnie, gówno warta. Ja, nie. Bez żadnych rymów. Co? Cenzor zarymował wczoraj. Cenzor zarymował. Tak, i byłoby zarymowane, no. Dobra, jedziemy. O kurcze, pieczone. Gdyby mnie... Dobra, ale tam ładnie zdjąłeś siloty, także to było ładne. No dostałem delikatnego strzała. Ty nie, to Hagatego leć. Nie leć do mnie, nie. Gdyby mnie tak ładnie nie zdjęli. Wiesz, że tu się ciężko lato? Mam go. Oho, jedź. Nie macie, jedź dalej. Nie ma mnie, nie ma. Let's go! Ale cię pier... Zaraz odpalę maszynę pingową. O! Maszyna pingowa będzie odpalana. O, ale się chłop rozbija, ty on się rozbije zaraz. Spokojnie, nie rozbijam się. Szepard, Wakanda forever, chłopie, rozbijesz się. Luźno. Także... Wakanda forever. Ogarniemy. To jest silo mówiący to. Kołpaku! Ty do niego? Od kołpaków cię wyzywa. Kumasz od kołpaków, no. Nie dość, że od kołpaków, to jeszcze próbował mnie strącić. No. No, przepraszam. Znaczy, chciałem trochę. Przeproś dla Don Mateo, nie. Nie. Tak, nie ja bym prosił o przeprosinę. Nie. Okej, idziemy się w to, gdzie? O! Jezus Maria! Oj. Ale cyknął. Ale go cykłem. Cyknął. Cyknął go! O Jezu! Zostaw mnie! No, Hoga, Sylo, rób coś! No, próbuję... Sylo nie ma bez skitu w ogóle. Ja to sam... Ej, rekord pobiliśmy już mapy. Rekord! Rekord mapy, rekord video. Zrobiłem więcej niż musiałem. Tak. To prawda. Jezu, chłop się rozbił po prostu przed moimi oczami. Nie rozbiłem ci przed oczami. Nie, to przecież ty... To moja zagrywka była taktyczna. A parę sekund wcześniej się tam rozbiłeś. Nie, dostałem cię. Cieciulu, w to nie wjeżdżamy. Uważaj, bo beczki tam będą bogate, beczki są na środku. Okej. Gąsiarz tam zostawił pułapkę. Przy zjeździe na dół. Beczunia, to Sylo lubi beczunie. Nie? O nie? Czuję go oddech na plecach. Jestem to! Ta, ja czuję go odór na plecach. O Boże, nie, zostaw mnie. Wypchnąłem go, mam go! Wypchnął cię? Tak. Wypchnął mnie. Na drugiego próbuję. Nie, udawaj, że cię nie wypchnął. Nie wypchnął. Jezu, no i git, jedź dalej, dobrze. Don Mateo, lecisz. Ja tutaj zakałapuczkałem dość mocno. Bardzo, kurczę, dobrze. Bardzo dobrze, bejcik zeszł. Bardzo dobrze, dobrze, Don Mateo! Lecimy! Jadę, już lecę po rekord. Gówno mnie jest w stanie się zakręcić, tak żeby uderzyć, no. Lecimy po wygraną, Don Mateo! I wygrałem mapę. O kurcze, pieczone, no nie tak miało to wyglądać. Tyś boku! On coś od ciebie chce, Don Mateo. Nie wiem co. Boczka wołał, mi się wydawało. Tak. Dawaj, ciśniesz. Co jest? To jest ostatnia prosta już. Zostaw mnie, Shepard Fell. Tutaj uwaga, zostaw. Chyba, czy nie? Jeszcze nie. Zostaw mnie, Shepard Fell. Ok, dzięki. Nie. O, nie. Zostawił. Ok, zostawił cię, no. No, zostawił mnie, Shepard Fell. Czekaj, będę przez Syla. Idealnie! Idealnie. Okej, okay, let's go. Jak go słyszę, to Dobra, chłop się rozbija. A, tu będzie nawrót jeszcze. O nie, no widzę. O kurcze, pieczone. Dobra, F1 aż wciskam. Ja też? Zaraz się coś stanie ciekawego. Dobra, ominąłem. I drugi zawodnik. Ruszamy dalej. Let's go. Dalej częścią jestem tej rundy. Ja tu jestem, dalej bejtuję. No, dalej bejtujesz ich na siebie. Widzisz ten cień? Ale było blisko teraz już. Dobrze! Pięknie! No Cyla, pomóż! Ja pomagałem kilka razy, co? Ale dalej. Ja jestem cały czas przy nim! No, ja mam ochronę tutaj! Ochrona! Security! Security! No mi braknie pieczone. O! I już? Tak, to ostatnia prosta!
I to jest ostatnia prosta. Mówię ci. Mamy to, mamy. No dojechał. Mamy to, widzowie. Mamy to, jesteśmy. Wow. Mamy to, ja też jestem. Jesteśmy tu. Udało się. U, jakie fajne bajery tu są w środku. Wow, niesamowita. Shepard wyautowany. Nie. Co ty masz, chcesz się wyautować, czy mam do ciebie lecieć? Próbuję, ale na razie nie trafiam. Zauważyliśmy, że nie trafiamy, to prawda. Dobra. O! Udało się ten manewr. Nie interesuje się, co się stało. O, proszę bardzo, czyli kontynuujemy naszą serię offroadowych enduro regi style'ów. Tak. Tak, będzie jechane. Wspaniale. I znowu jest mógł do tytułu dać, tak? Tak, stylu na miniaturkę w play Regiego i byłby dumny. Tak. Widziałem ostatnio. Byłby dumny. Pięknie. Zawsze podobało. No tak, 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 ale to nic, ja tylko stwierdzam fakt, że tak było. Nie oceniam. Nie oceniam. Jak niektórzy. Jak niektórzy. Dlaczego oceniłeś? No właśnie. Ej. Tak. Przecież ja nie oceniam. Bo to jest tak samo jak na przykład po powiedzeniu nie brak opinii, że na zasadzie to nie ja oceniam, to inni, ja tylko mówię o faktach. Tylko mówię, że ktoś ocenił. Nie brak opinii, że, czyli pani Grażyna. Czy wymyśliłem? Ze Świebodzina. Albo wymyślone po prostu na prędce. Ale opinii nie słyszałem. Nie brak opinii, że jest taka pewna stacja. Jest to taka stacja telewizyjna. Lecimy, Zylo! Bardzo często korzysta. Lecimy! Ja się go poleciałem? Ja też poleciałem. Lecimy! Nie, to ty. Nie! Ale to tylko Hogarty spuszakował! Nie! Ja bym to zrobił. Ja myślałem, że zrobi gdzieś Zylo poleci daleko. To jest już któryś raz. Co ładnie zagrałem? No dobrze, dobrze zagrałeś. Zagrałem Hogatego. Myślałem, że się uda po prostu sprankować dla Zylo. Dobra, nie myśl, bo się zestrasz tam. Już. Dobra, mieszkam w Przemyślu, chłopie. No właśnie, nie myślisz, dokładnie. Muszę przemyśleć, także... Boczek pchający dupę... Mącący. Dobra, wypad. Ojej. Sylwestry tańcują. Ale mi teraz trik nie wyszedł. No widziałem właśnie, się strasznie nie wyszedł. Spadłem z rowerka. Lewo. Dzięki, dzięki. Dziękuję do Mateo za informację. Dzięki. A, dobra, jeszcze na prawo. Ej, oszukałeś mnie, czemu? Okej. O kurde, serio oszukałem? No. Błąd nawigacyjny, widocznie musiałem. Ty debilu, wspomogę. Strzelałeś Don Mateo. Nie, no to drzewo dalej. To do faksa było. Tak, ja dalej to teraz samo. Teraz cię przez to uderzyłem, no. Zawsze bawi tak samo. Dobra, ale wygląda już odproszenie, wyglądałem cały wyścig. Nara. Lec. Co? Co? Mateo. No co? No ja lecę. Czy ty już zakończyłeś przygodę? Ale poleciałem! No nie, tylko że wygrałem już wyścig, a teraz to jest bo on stwierdził, bo czekajcie, bo to Sylo przemówił, przepraszam. Tak, Sylo stwierdził, że wygrał, więc... On już wygrał, on już wygrał. Okej. Ja kiedyś na przykład stwierdził też, że wygrał i wszyscy... O, to ja wygrałem drugie okrążenie, więc pozdro, więc ja też już wygrałem mapę. Ja już mam pierwsze miejsce, ale na swoim wyścigu. Okej, rozumiem. W takim razie. A ja byłem przez chwilę pierwszy, więc też wygrałem już. No i już, no i git, każdy wygrał. No i każdy wygrał, pozdro. Cztery nagrody dla wygranych. Nie, no Don Mateo jeszcze nie wygrał. Ja też byłem przez chwilę pierwszy. To się nie liczy. Nie, to akurat twoje się nie liczy, no bo wspomagasz. No ty przypadkowo tego nam wygnęło. Zostałeś naszym głównym antagonistą i znowu będą w komentarzach ludzie pisać, a dlaczego on jest głównym antagonistą tego odcinka? Dlaczego? Ja tutaj, widzowie... Czuję się obrażany, to nic nie jest reżyserowane, nic nie jest ukarmowane. On wkręca! Uspokój się, szczere emocje tych ludzi. Evron, a który miesiąc suma masz u Evrona? Bo widzę, że ci się odwodniło. Niezłe RP tam, no, leci. No. Bo kiedy robimy ten skok na koniec świata, czy coś? Miałeś tak zrobić, że ja cię zwiążę, upokorzę cię przed 4000 osób i... Nie podumałeś, zepsułeś. Jak mogłeś tak zepsuć? Don Mateo, RP nam zepsułeś, no. Bo ja, pan Shepard, Evron znaczy się, tak powiedziałem. Kim jesteś? Kogo ukrywasz? Ogarnij się trochę, ty. Ale byś jeszcze zaakcentował w ogóle. Kim jesteś? Kim jesteś? Chleba, wychodzisz z tego kotu. Coś nie miałeś tego włączonego autotuna. Wiem o tym, ale źle mi to zabrzmiało. Ja słyszałem, co on powiedział przed chwilą. Ale Syla, włącz teraz dla widza.
Teraz nie włączę, bo ja do wyścig. No włącz, i tak już wygrałeś. Wygrałeś, no właśnie. No zrób. Zrób dla widza. Nie. No zrób dla widza. Ja przywitam się dla widza w następnym odcinku. A co w kolejnym, jak w tym chcielibyśmy? Ja chcę dla co, widz w tym odcinku, co jest gorszy jakiś, że się w tym nie przywitasz? No tak. Dla Sylata? Ja bym powiedział lepszy. Lepszy, że się nie przywitasz z widzem, no nie, źle. Tak jak wracając, widzowie ocenią wasze zachowanie. To w twojej wiesz, co? Nie powiedziałeś, jaki miałeś nick. Bo rozmawialiśmy o jakichś pierdołach, no tak, czekaj, bo... Okay. On nie powiedział, jaki dobrze, miał Don Mateo, koniec, przepraszamy cię na tym odcinku, pojednanie. A podasz dla mnie rękę? No. Czy jak się tam u ciebie mówi na Pomorzu? Nie, muszą być te pisemne przepisy. A widzicie, chcieliśmy zweryfikujcie tego chuntwota. Zweryfikujcie go sami, widzieliście jaki zwany łasy na pieniądze. Przelew zostaw, oddaj przelew. W lutym widzimy się pod klatką jak coś. No i po makale, Don Mateo, po makale. Spotkania z idolami wam oferuję, a tych zostawcie, bo to są źli ludzie. No to idź do Evrona, a nie się. Co ty do Evrona masz? Na youtube.com de Evron. Nic przecież. Nie on mam. Nie wiedział. On 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 nie wiedział. Oj, oj, oj. Oj, oj. Nie no, drugi raz wypadłem w tym samym miejscu. Sylo tańcuje, toro, to, 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 to. Kojarzysz tę piosenkę, Sylo? Tak! Uciechaj, co moc. Co? Co to za piosenka? Strasznie dużo na streamach jej leci, że tak powiem, codziennie nie usłyszę po kilka razy na streamkach. Tak. Piotrek, ja bym takiej nuty nie słyszał. A jaka to jest piosenka jeszcze raz? Disco Polo. Sylwestry tańcują, toro, to, 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 to. Jezus Maria. Ja nawet duży jest podobnych. Co ty tu? Co? Kto tu co? Jest? O! Kto, kto idzie na czwartym? No, zgadnij. Z tym, że wypadłem z trasy. Co on tu robił? Ja myślałem, że ty się zgubiłeś. Nie, tak po prostu hobbystycznie sobie. Hobbystycznie zjechałem sobie, no. Ja już wiesz, wygrałem drugie okrążenie, więc ja już jeszcze hobbystycznie, no. Ja pierwszy i nie muszę dalej jechać. Ja też. Don Mateo jak jedynie ukończył. No, wiadomo, no.